W lecie to się można wystroić i spędzić czas na świeżym powietrzu. Nie podoba mi się to. Wygląda gorzej niż myślałam. Szybko wymyśl coś. Wiem, wystarczy podciągnąć spódnicę do góry. To się nazywa sprytny letni hak. Ale to relaksujące. Rozciąganie pozwala mi się odprężyć. Dzień dobry, spóźniłem się. Co tu tak jasno? Ledwo widzę instruktorkę. Mogłem założyć okulary przeciwsłoneczne. Co teraz robimy? Lewa ręka? Ale mnie to rozprasza. Głowa mnie rozbolała od tego mrużenia. Oj, teraz nogi. Co mam robić? Wow! Głupie słońce. Psuje mi zajęcia z jogi. Skupcie się, oczy. Widzę tylko zarys sylwetki. A! Już wiem. Będę tego potrzebował. Macie matę do jogi? Wytnijcie coś takiego. Ostrym końcem nożyczek zróbcie po obu stronach otwory. Włóżcie w nie swoje okulary i przesuńcie w dół. Wróciłem, ale tym razem słońce mi w niczym nie przeszkodzi. Tu jest. Ale teraz dobrze widzę. Co mu się stało z matą? W sumie to genialne. Łatwizna. Najpierw wziąłem... Oj, przepraszam. Umrę od tego upału. Cała się spociłam. Torebka będzie lepsza niż plecak. Pewnie już cała szminka mi zeszła. Od razu lepiej. Mam nadzieję, że nie spłynie. No to idziemy na słoneczną saunę. Hej, Betty! O Boże, ale się spociła. Co za obciach. Wiem, jak sobie z tym poradzić. Pani wkładka na ratunek. Weźcie biustonosz i przyklejcie wkładkę do miseczek. O tak! Ale najpierw pozbądźmy się tych ohydnych plam. Do dzieła! Szybko poszło. I z powrotem na saunę. Mam wrażenie, że jest jeszcze goręcej. No cóż, przynajmniej się nie spocę. To dla ciebie, słoneczko. Jak miło. Chyba się nie spociłam. Oby te wkładki wytrzymały. Wow, dobry blok, Lily. Ale dla mnie to nic. Gorąco tu, co nie? Może odpoczniemy? Nie zapomnijcie się nawodnić. Nie ma to jak świeża woda w... Uuu, wrzątek. Na pewno nie orzeźwia. Wow, dlaczego ci się to nie roztopiło? Nie znasz tej sztuczki? Nigdzie się nie ruszam bez lodu. Chcecie poznać jej sekret? Wlejcie wodę do butelki. Ale tylko do połowy. Obróćcie do góry nogami i włóżcie do zamrażarki. Widzimy się później. A dokładnie za kilka godzin. Trzeba być cierpliwym. Chyba już gotowe. Zamarzło? To świetnie. Teraz wystarczy napełnić butelkę. Widzicie, jak lód się unosi? Dzięki temu na dłużej utrzyma w środku zimno. Zakręćcie butelkę i do plecaka. Sprytny hak, co? Zwłaszcza w taki upał. Wychodzę. Widzisz? Łatwizna.
Napij się. O Boże, ale orzeźwienie. To co, kolejny mecz? W lecie można się rozpieszczać. Masz ochotę? Lody już podaję. Wygląda smacznie. Te babeczki muszą być przepyszne. Szkoda tylko, że w lecie wszystko robi się błyskawicznie ciepłe. Oj, lód ci się topi. Ach, przykro mi. Czekaj, mam świetny pomysł. Weźcie foremkę od mafinki, nożyk i natnijcie w ten sposób. Obróćcie do góry nogami. Przełóżcie przez nią patyczek. I nic już nie pocieknie. Później mi podziękujesz. Wow, jak ty na to wpadłaś? Mam znacznie więcej pomysłów. Dobra, przekąski przygotowane. Spadaj, to nowe buty. Mam wrażenie, że na dworze jest 50 stopni. Siema, Lily. Hej, Steven. Gorąco, co? Umieram tu. Spokojnie, orzeźwienie jest w drodze. Mam zimną kolę. I wciąż jest schłodzona. No dalej! Otwórz się! Czemu oni je wciąż produkują? Nie księżniczkuj. Masz otwieracz? Nie, ale mam mięśnie. Albo i nie. Ej, mogę pożyczyć pedał? Szybkim ruchem otwieramy butelkę, widzisz? Wow, ale jestem spragniony. Też spróbuję. Kto by pomyślał, że rower jest taki wielofunkcyjny? I pat! Łatwizna. Nie ma to jak relaks przy książce. Hej, Steven, musisz to przeczytać. Au. O czym to ja? Głupi komar. O-o. Czuję ugryzienie. Patrzcie tylko. Dlaczego się na mnie uwzięły? Steven? Nie, żebym się czepiała, ale masz komara na... czole! Lily! Co tu się dzieje? Jedzą nas żywcem. Nadchodzi cała armia. Jak się ich pozbyć? W nogi! Tak się nie da siedzieć na dworze. Całą mnie pogryzły. To gorsze niż ospa. Zalety lata. Patrz tylko. Kurczę. Hej, moja pasta! Myślisz, że przyniesie ulgę? Spróbujmy. Wyciśnijcie trochę na skórę. Na wszystkie ugryzienia. Jeszcze tutaj. Jesteś pewna, Lily? Zaufaj mi. Udowodnię ci. Wyciskamy i żegnamy się ze swędzeniem. Okej. Wystarczy kilka minut, żeby ugryzienia zniknęły. Wow! Powiedziałaś o tym lekarzom? Mówiłam, żebyś mi zaufał. Można wracać na zewnątrz. I wreszcie się zrelaksować. Musimy kupić więcej tej pasty do zębów. Lato to pora relaksu, a dzięki naszym hakom na pewno się odprężycie. Podzielcie się tym filmikiem ze znajomymi. A jeśli macie ochotę na więcej, subskrybujcie kanał One to Free Go na YouTubie. Nie będziecie żałować.